Cześć. Jakoś tak jest, że za każdym razem, kiedy do redakcji przyjeżdża sportowy SUV, zastanawiamy się i my w filmach, i wy w komentarzach, czy to wszystko ma sens? No bo już hot hatchy można uznać za pewne nagięcie reguł i próbę stworzenia samochodu sportowego z czegoś, co przecież pierwotnie do sportu nie zostało stworzone. A co mamy powiedzieć o SUV-ach, które są cięższe i wyższe, a więc jeszcze mniej nadają się do sportu. Postanowiłem jednak, że dzisiaj nie będę dołączał do tego chóru i zrobię coś zupełnie odwrotnego, bo dzisiaj mamy na planie Cuprę, czyli nową markę stworzoną przez Seata do produkcji samochodów jeszcze bardziej sportowych i model Ateca, czyli pierwszy model tej marki. I dzisiaj zastanowimy się wspólnie, dlaczego ten hot SUV, bo tak wzorem hot hatchy, jest właśnie lepszy od innych samochodów, a nie odwrotnie. Zapraszam na test Cupra Ateca. Seat Ateca to ten bardziej sportowy z SUV-ów grupy Volkswagena. Tiguan jest tym lepiej wykończonym, a Karoq tym bardziej praktycznym. I choć Seat Ateca rzeczywiście wygląda bardzo dynamicznie, to jednak po dodaniu mu Cupra jest już naprawdę agresywny. Szczególnie jego Cooper, który teraz zyskał cztery końcówki układu wydechowego, zupełnie jak w Golfie R. W dolnej części Cupra pojawił się napis Cupra, a z przodu wszelkie wloty mają kratownice na kształt plastra miodu. Ale największe wrażenie robi tu tak naprawdę znaczek. Jest takie zjawisko psychologiczne efekt von Restorffa, czyli efekt izolacji. Jako ludzie mamy tendencję do wychwytywania czegoś, co się wyróżnia na danym tle. Tłem są dla nas rzeczy, które dobrze znane, czyli na przykład znaczki różnych popularnych marek. I na tym tle znaczek Cupry bardzo mocno się wyróżnia, bo przecież wcześniej go za często nie widzieliśmy. Efekt osiągnięty. A co za tym idzie? Spójrzmy na techniczne różnice względem Seata. Obniżono o 2 cm zawieszenie, w dodatku o zmiennym stopniu tłumienia, czyli mamy tu DCC w standardzie. Za 11 tysięcy złotych możemy dokupić hamulce Brembo i niby można, ale z drugiej strony Cupra Ateca waży 1615 kg, czyli całkiem niewiele jak na SUV-a, więc jeśli nie jest to auto do jazdy po torze, to chyba można wydać te pieniądze na inne wyposażenie. Kolejnym ciekawym i wyróżniającym się na tle innych samochodów akcentem jest oczywiście miedziany kolor na felgach. I to chyba tyle, jeśli chodzi o wielkie i rzucające się w oczy różnice z zewnątrz. Poszukajmy różnic w środku. A w środku widzimy, że to jest nadal Ateca. Oczywiście to jest Ateca, no przecież. Ale jeśli szukamy tutaj śladów Cupry, to widzimy znaczek Cupry. Widzimy tu i ówdzie różne karbonowe wzory na kierownicy. Przy fotelach naokoło widzimy taki materiał z odpowiednim wzorkiem. Widzimy tu i ówdzie przeszycia w odpowiednim kolorze. Oczywiście napis Cupra i dawane w standardzie fotele z czarną alkantarą. I moim zdaniem to jest najbardziej sportowe wykończenie, ale za zaledwie 7 tysięcy złotych możecie to popsuć, zamawiając skórę na tych fotelach lub na kubełkach. Tylko po co? Można te 7 tysięcy złotych przeznaczyć przecież na inne wyposażenie. Dlaczego tak ciągle mówię o tym innym wyposażeniu? Bo chociaż za Cupra Atecę musicie zapłacić co najmniej 194 tysiące złotych, co kazałoby myśleć, że w standardzie jest już tu wszystko, to jednak nie. To jest to tyle zabawne, że ceny niektórych dodatków są naprawdę symboliczne. Aktywny tempomat? Opcja, ale zaledwie 700 zł. Automatyczne światła drogowe, system monitorowania martwego pola w lusterkach czy asystent pasa ruchu? Opcja, ale za 1500 zł, czyli w skali samochodu to nie jest dużo. Więc nie szalejąc przy zamówieniu, można by pozostać blisko 200 tysięcy. I tak mówiąc o cenie, powolutku zmierzamy do jednego z powodów powstania marki Cupra. Gdyby taka 300-konna Ateca nadal powstawałaby pod marką Seata, to wiadomo, co czytalibyśmy w komentarzach. Buuu, 200 tysięcy za Seata. A tak? Ile powinniśmy zapłacić za Cuprę? Nie ma punktu odniesienia. Trzeba jednak przyznać, że pomimo tej okazji do ustalenia dowolnej ceny, Hiszpanie pozostawili cennik na adekwatnym dla osiągów poziomie. O tym, jak samochód jeździ, opowiem za chwilę, ale już teraz możemy uznać, że osiągi są naprawdę dobre. Katalogowy 5,2 sekundy do setki i prawie 250 km na godzinę prędkości maksymalnej mówią same za siebie. Wiele pomiarów mówi zresztą, że w rzeczywistości wychodzi nawet lepiej. Zobaczcie, jak wyszło u nas. Zapraszam do pomiarów w osobnych filmach, linki znajdziecie w opisie. Wróćmy jednak do sensu tego filmu. Dlaczego to właśnie szybki SUV jest najlepszym sportowym samochodem naszych czasów? O osiągach już mówiłem. A czy jest coś oprócz osiągów? No to po kolei.
przestronne wnętrze, które z łatwością zalicza test dwumetrowca, nawet w butach narciarskich bym się tutaj zmieścił, mnóstwo miejsca, również nad głową. Do tego wsiadanie i wysiadanie w tym samochodzie jest dużo wygodniejsze, przynajmniej ponownie dla dwumetrowca. A do tego mamy potężny 510-litrowy bagażnik z przejściem na narty czy innymi gadżetami i dla zainteresowanych wyjazdem tym SUV-em również poza miasto odpowiedni prześwit. No i oczywiście odpowiednie brzmienie. A właśnie, prześwit. Jeśli macie jakąś leśniczówkę czy domek na Mazurach, na pewno tym samochodem tam dojedziecie. Jednym słowem, all in one, czyli mamy tu praktyczność, rodzinność, rozsądne zużycie paliwa, ale też fajne osiągi, całkiem niezłe brzmienie i niezły wygląd, no i prześwit. Teza obroniona? Taką już miałem przyjemność jeździć w ramach testów aut używanych. Już miesiąc temu jeździłem jedną z pierwszych odebranych Atek, Cupr Atek w Polsce. W sumie mówienie o tym aucie używane jest troszkę nadużyciem, bo to było niemal nowe auto, parę tysięcy na liczniku. I jeśli jesteście zainteresowani tym samochodem, Cuprą Ateką, to zapewne już też mieliście okazję obejrzeć tamten test i wiecie, co sądzę na temat jazdy tym samochodem po warszawskich drogach, po puławskich, żeśmy śmigali i obserwowali, jak inni reagują na ten samochód, ale też ile radości potrafią dać podczas jazdy nawet po drogach publicznych. Ale no wtedy nie było okazji mocniej przycisnąć i ostrzej wejść w zakręt właśnie przy okazji takiego torowego doświadczenia. I teraz jestem na krakowskim motoparku. Jest to tor dosyć techniczny, droga jest bardzo kręta i zakrętów jest zdecydowanie bardzo dużo, więc tym bardziej wsiadając do SUV-a, oczywiście mocnego, oczywiście Cupra i wszelkie atrybuty, że będzie dobrze, jednak mimo wszystko wsiadam, pierwsze moje wrażenie jest takie, jest za wysoko, żeby było dobrze, bo to jest SUV, tak, i nie spodziewamy się, że siedząc 1,5 metra nad ziemią, czeka na nas cokolwiek przyjemnego i fajnego podczas jazdy po torze. Drugie wrażenie, coś tu nie gra, bo z jednej strony siedzimy wysoko i czujemy, że to jest SUV, z drugiej strony ten samochód jest nienaturalnie, że tak powiem, lekki, bo spodziewałem się, że to będzie ociężało, tymczasem to jedzie i przyspiesza i skręca na tyle lekko, na tyle posłusznie i jeszcze jak zestawimy to jeszcze z tym, że siedzimy bardzo wysoko, to jazda tym samochodem to jest taka jazda hot hatchem, który naprawdę całkiem nieźle sobie radzi. No też napęd na cztery koła swoje tutaj robi, więc ogólne wrażenie z jazdy są naprawdę niezłe. Wciąż ten samochód, tak jak jeżdżąc wtedy na Zachar Off, pierwszy raz Cuprą Ateką zauważyłem podczas jazdy po rondzie, że ten samochód dosyć mocno wyjeżdża przodem, kiedy mocno naciśniemy gazu dodamy w zakręcie i tutaj, no cóż, mogę to tylko potwierdzić, to rzeczywiście jest, występuje taki efekt i kiedy mocniej dociśniemy gaz, to niestety przednie koło zaczynają piszczeć i samochód gdzieś tam wylatuje na zewnątrz zakrętu. O tym trzeba po prostu pamiętać. Poza tym, tak jak mówię, trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić, że tak wysoko siedząc w SUV-ie możemy mieć tyle wrażeń z jazdy, tyle emocji z jazdy, jak w samochodzie, który jest o wiele mniejszy i o wiele niższy. A więc jak dla mnie hot SUV prawie że równy hot hatch. Poszło im z tym samochodem naprawdę nieźle. Cupra Ateka to taki hot hatch naszych czasów, czyli samochód sportowy zbudowany na popularnym modelu. A że teraz SUV-y są popularne, no to mamy hot SUV-a.
Idealne auto? No, tylko dla tych, którzy mogą przeznaczyć na niego prawie 200 tysięcy złotych. I to owszem nie mało, ale z powodu prawie całkowitego braku konkurencji, a jeśli już, to w dużo droższych segmentach, możemy uznać, że tyle właśnie ma kosztować ładny SUV z pazurem i logiem z efektem von Restorfa.